przyszła kolejna zima. To już moja 32. Jak się uda, przeżyję takich zim może ponad 88. Idę do przodu. Powoli sunę butami po śniegu, skręcając czasem w jakąś mniej lub bardziej zalesioną ścieżkę. Pokryte cierniami krzewy zagradzają czasem niesamowicie urokliwą dróżkę, a pozornie piękne polany okazują się być torfowiskami bez dna. Na każdym kroku trzeba być ostrożnym. Mieć otwarte oczy i umysł. Na ścieżkach dość często spotykam innych ludzi. Głównie rzucamy sobie krótkie dzień dobry, albo spuszczamy wzrok, mijając się bez słów. Prawie zawsze każdy idzie w swoją stronę i nie ogląda się za siebie. Czasem udaje mi się porozmawiać z jakąś zagubioną duszyczką lub spotkać charyzmatycznego przewodnika, który pokaże co i jak, powie gdzie warto iść, zapyta jak zdrowie i da swój numer w razie jakichkolwiek pytań. Dziękuję mu i macham na pożegnanie, wiedząc, że nie spotykamy się po raz ostatni. Wyciągam termos z herbatą, ogrzewam ręce. To jedyne, co teraz mam, więc delektuję się i staram się czerpać z tej chwili jak najwięcej. Zaraz ciepła herbata się skończy i ruszę w dalszą drogę. Sama. Na mróz. Mając nadzieję, że uda mi się znaleźć po drodze jakieś ognisko lub kogoś, kto je rozpali.